Witajcie. Ostatnio niektóre osoby zaczęły prosić w komentarzach, żebym nieco nagrał poradników do Hearts of Iron, ponieważ jeżeli ktoś mnie ogląda, to wie, że zajmuję się modami. I ze względu na to, że dosyć mamy już dużo doświadczenia w modowaniu i oczywiście zawsze można mieć więcej, dlatego, że Hearts of Iron ma bardzo dużo mechanik, które są bardzo specyficzne. I mogą się przydać w niektórych sytuacjach, ale nie zawsze. W tym odcinku chcę tylko rozpocząć tą serię z poradników. Wiem, że kiedyś powiedziałem, że nagram kolejny poradnik, jeżeli mnie poprosicie, ale w sumie nie miałem jakoś pomysłu, a uznałem, że może lepiej będzie, jeżeli zacznę od podstaw, zanim robić specjalne poradniki. Ale jeżeli chcecie zobaczyć jeden z takich specjalnych, które na pewno was zainteresuje, to teraz widzicie w zakładce jest to Poradnik, jak stworzyć własną mapę, on jest nadal aktualny, więc nie ma problemu z tym, że został zrobiony w poprzedniej wersji. W tym poradniku zacznę od tego, jak rozpocząć modowanie, czyli najprostsze narzędzia. Oczywiście powstało bardzo dużo narzędzi, i jeżeli weciszcie sobie na Discorda Hardware Modding, to tam zapewne będziecie mieli jakieś zakładki z narzędziami. Większość z tych narzędzi też możecie na samym początku nie rozumieć. Oraz też trzeba pamiętać o tym, że te aplikacje zostały robione bardzo dawno temu i zapewne większość nie działa. Co stanie się przekonałem do Blendera. Zazwyczaj kiedy zaczynacie swoją przygodę z modowaniem, to zapewne oglądacie szczególne poradniki takie jak stworzyć drzewko, jak tam dodać content do państwa. Takie, no nadal są dosyć aktualne, to są takie proste rzeczy, które mało kto zmieniał ale niestety ostatnio były zmieniane takie małe, lekkie rzeczy i... no i teraz trzeba po prostu wytłumaczyć, niektóre z tych poradników są stare, są najbardziej popularne i nie są aktualne więc tak naprawdę pokażę wam rzecz, która nadal jest aktualna, zapewne każdy poradnik ma tak samo czyli jak stworzyć własnego moda wchodzimy najpierw do Launchera Launcher oczywiście się zmieniał, dlatego też może to być inne, ale z tego co pamiętam, to jest tak samo jak ostatnio, czyli trzeba wejść w zakładkę Wszystkie zainstalowane modyfikacje, może przełączę sobie na język polski, żeby wam było łatwiej. Chociaż i tak zazwyczaj będziecie sobie modować w języku angielskim, żeby jak najwięcej osób zagrało. Nie jesteśmy Chinami, gdzie nasze submody mogą dostać pierwszą stronę tylko dlatego, że Chińczycy chcą zagrać to. Więc tutaj oczywiście mamy kilka rzeczy, które mogą no być dziwne dlatego, że w języku angielskim to może pokażę, tak jak w języku polskim, Upload Mode, no pff, to znaczy prześlij mod. Prześlij mod to zazwyczaj wszyscy rozumieją to jako, no wiadomo, prześlij mod, już do warsztatu. Ale tak nie jest, dlatego że jak mamy prześlij mod, mamy przycisk utwórz mod. Tak, to jest najdziwniejsza rzecz w launcherze, ale ktokolwiek gra normalnie w Hearts of Iron 4 to wie, że launcher jest, nie jest za dobry. Więc tworzymy mod, mamy tutaj oczywiście nazwę To jest, oczywiście zawsze ją można zmienić, ale chodzi o to, że plik wtedy będzie się tak nazywać, więc damy sobie w takim razie wielki już poradnik będziemy go po prostu robić Wersja, możecie dać 1, możecie dać w sumie X Chyba to nie będzie jakieś różnicy Później i tak będziecie musieli manualnie to zmienić na najnowszą wersję to też pokażę w tym odcinku, jak to zrobić Katalog, to już jest ważna nazwa Czyli trzeba po prostu nazwać, nazwijmy go z małej litery, poradnik. I tagi. Zawsze można zmienić taga, więc wybierzemy na przykład alternatywną historię. I większość z tych tagów polega to na tym, że one są już oskryptowane w wyszukiwarce, ale jeżeli chcecie mieć własny tag, to możecie dodać. Wtedy się tworzy własny tag w wyszukiwarce. To jest fajne, że możecie stworzyć własny tag. Więc dwój mod został utworzony. To jest w sumie wiadomość, która zazwyczaj wszystkim wyskakuje. I gdy to już mamy, to oczywiście nasz mod został utworzony. Możemy sobie stworzyć zestaw specjalny. Nie wiem, czy mam tutaj test. Nie nie mam testu, więc dodamy sobie nowy zestaw poradnik. Możecie sobie cokolwiek stworzyć. I tutaj od razu, jeżeli nie pobraliście sobie żadnego moda, to jest ten mod. Więc dodaj poradnik, 75 bajtów No tylko dostaliście wszystkie pliki, które potrzebne, żeby wysłać ten mod, żeby zadziałał więc jest włączony możemy teraz w sumie sprawdzić i teraz jest najciekawsza rzecz czyli jak zrobić to, żeby mieć włączoną tak zwaną konsolę debug, albo error log, albo w sumie różnie to nazwać chodzi o to, że chcemy mieć taki skrót, to jest bardzo proste Musimy po prostu wejść w pliki O ja. Wchodzicie na Steama Włączacie tutaj Hearts of Iron Zarządzaj, przeglądaj pliki lokalne No i się pojawi To nie jest jakaś Fizyka kwantowa żeby było bardzo trudne Gdy już to mamy musimy przejść tutaj Musimy stworzyć skrót I jak już znajdujemy aplikację To możemy to zrobić na dwie sposoby, po pierwsze możemy zrobić nowy Skrót Skopiować całą tą ścieżkę, tutaj szybko wezmę to. Kopiuj ścieżkę, no i stworzyć skrót, tutaj możemy. Oczywiście, wejść w to. Pokaż więcej opcji i utworzyć skrót w tym samym folderze, więc jest o wiele prostsze. Gdy to już mamy, musimy wejść w właściwości i na samym końcu. I to jest ważne, dlatego że przez pewien czas się zastanawiam, dlaczego nie działa. Musimy tak wcisnąć. Spacja, myślnik, debug. Ponieważ jeżeli nie ma spacji, to się dziwne rzeczy dzieją. zastosuj. Działa już. I gdy to już uruchomimy, to powinien po pierwsze się odpalić to. Nie wiem, jak macie ustawione, ale ja mam ustawione, żeby było w oknie. I tak naprawdę pokazuje, że to działa. Kiedy zobaczymy, że odpowiada się klik tekstowy nazywający się Aerolog. I oczywiście, zawsze będziecie mieć jakieś błędy, bo albo już tak mody Wam po prostu pozmieniały grę, że coś się zmienia, albo zapomnieliście wyłączyć moda, przez przypadek może, albo tam w ogóle coś się stało. I oczywiście, zawsze mam te same błędy, więc się nie musicie martwić. Może Wy nie macie tych błędów, może macie i nie wiem dlaczego. Gra pozwala na to, żeby tak było. Ale oczywiście, tutaj mam otwarte inne logi, kiedyś się otwierają, to trochę mnie zdenerwujące na tym wersji Windowsa. I gdy to już mamy, to oczywiście, menu głównym nic się nie zmienia. Żeby wejść w nowy, wejść jakieś państwo, nie wiem, Polskę, dlatego że w sumie jesteśmy Polakami. Ogólnie polega to na tym, że żeby zobaczyć, czy to działa, po prostu to jest widoczne. Za chwilę pokażę jak. Zmiany. Po pierwsze, jak tutaj mamy, pokazujemy, to mamy dopisek region i prowincja. Oczywiście po angielsku, ale chodzi o region i prowincję. To będzie ważne w... zazwyczaj, dlatego że jeżeli tworzycie moda, to chcecie, żeby coś było budowane w regionie. Mamy tu już pokazany tag, czyli trzy, trzy litery, które po prostu definiują. Jaki jest tak naszego kraju? Polska to oczywiście Pol. I no i oczywiście są różne takie tagi, na przykład Sowieci mają SOF, Niemcy mają Ger, Francja ma Fra, no a Wielka Brytania ma Eng. Tak, Wielka Brytania ma Anglię. To jest bardzo zrozumiałe. I tak naprawdę już wszystko macie takiego, żeby się przygotować do modowania. Macie tutaj też aerologa, jeżeli chcecie zobaczyć, bo jeżeli zrobicie błąd, to będzie oczywiście go miliard. I jeżeli będziecie na przykład robić własną mapę, to sami zobaczycie, że będzie tam dużo błędów. Ale własna mapa to minie trochę czasu, zanim dojdziemy do tego. Więc jeżeli chcecie się dowiedzieć coś, to zadawajcie po prostu pytania. To jest w sumie koniec, jeżeli chodzi o podstawy, żeby wiedzieć, jak się poruszać po tym. Teraz przejdę tylko do rekomendacji, żeby pokazać Wam, jakie ciekawe programy można sobie zainstalować, które bardzo pomagają życie i dużo oszczędzają czasu. Więc jak mogliście wcześniej zauważyć, mam tutaj trzy programy. To są trzy programy, które korzystam. To nie jest tak, że nie korzystam na przykład z tego, bo... Tak naprawdę lubię kodować w notepadzie. Tutaj też jest możliwość, ale po prostu skróty klawiszowe jest tam. Dla mnie jest za mało w VS Codezie. Więc po pierwsze, możecie oba te, te programy pobrać. To są do kodowania. Tutaj je otworzę i tutaj się pokazuje pierwsza rzecz, która jest bardzo przydatna, czyli Premium WORKMAP. E, oczywiście to jest mojego, mojej modyfikacji, bo jakbym włączył świat, no, choja, no to, to nie byłoby nic ciekawego. Mamy tutaj dużo rzeczy, ale to może na inny odcinek, kiedy opowiem o tym. Tak, jeżeli chodzi o rozszerzenia, no to polecam tylko Hardware Iron Mod Utilities. To po prostu po, polega na tym, że wtedy Wam też trochę wypełnia, trochę macie takie podpowiedzi do kodów, ale jak zwykle są dosyć leniwi twórcy tego i zazwyczaj będziecie mieć więcej kodów podanych w dokumentach, które są dołączone do HOJA lub na samej stronie HOJA Hardware Modding Wiki Ponieważ tam po prostu jeżeli macie jakieś pytania, potraficie czytać po angielsku, tam jest zawsze odpowiedź. Kolejne to jest oczywiście Notepad i tutaj też są odpalone programy, już nie chciałem sobie usuwać. To, co mi się najbardziej podoba, że mamy coś takiego. Oczywiście, w S -Code jest, tylko że mi się nie podoba, że jak zawsze otwieram, to mam wszystko otwarte i mam, dosłownie muszę scrollować. A jak wchodzę do Notepada, to mam tylko otwarty ten plik, na którym akurat jestem. Więc tutaj jest tak naprawdę mało co pomocnych rzeczy. Tak naprawdę macie pomocne funkcje, które pozwolą Wam na po prostu szybsze klawiszowe. Na przykład tutaj podpowiem bardzo ciekawa rzecz. Shift Alt i możecie sobie zaznaczyć w taki sposób. Jeżeli chcecie zaznaczyć wszystko i nie chcecie zaznaczyć myszką, no to na przykład Shift i Page Up i wtedy zaznaczacie. I to naprawdę pomaga, jeżeli macie duże pliki, a nie wiem, chcecie się pozbyć kodu. Ja zbyt często mam takie rzeczy, kiedy muszę się pozbyć kodu, ponieważ się zbyt bardzo umęczyłem na czymś, co było mega proste. No i ostatnim rzeczą, którą zrobię tutaj też, ponieważ bardzo dużo ma problemy, jest GitHub Desktop. Jest oczywiście to o wiele lepszy niż sam GitHub na stronie. To pozwala wam po prostu śledzić wasze, no, zmiany. To tak naprawdę głównie rzeczy będziecie patrzeć na zmiany. Tutaj jak wejdę, to na przykład mam jakąś zmianę. To jest tak akurat mało jest związanego z chojem, po prostu plik devowski, który dodałem ale jeżeli chcecie stworzyć nowe resporitory czyli nowy folder, to wchodzicie więc klikamy create new Repository. tutaj oczywiście wybieramy miejsce nie tego tylko mode ponieważ w tym chcemy żeby był folder wpisujemy jego nazwę oczywiście wybieramy licencję MIT ponieważ bez licencji to raczej nie udostępnicie tworzymy i tutaj właśnie są różne rzeczy, ale tu myślę, że albo pokażę Wam teraz, bo to jest mega proste. Więc po pierwsze, pojedyncze pliki, jeżeli zmieniacie, czyli na przykład teraz chciałbym zmienić sobie tutaj plik Descriptor, pokazać Wam główne zadania jego. Więc na przykład nie chcecie mieć gameplay, tylko chcecie mieć inny. Więc klikamy tutaj na przykład Alternative History i. Nie będzie żadnego problemu. Tagi się zamieniają. Tutaj nie ma problemu z tym. Wersja to jest tylko wersja waszego moda. Czyli na przykład damy, że jak go publikujemy, to będzie 1.0. Chociaż to bardzo. Zazwyczaj to jest bardzo śmiałe, że wasza wersja, która wyjdzie, to 1.0. Zazwyczaj to będzie 0.1. Eee, nazwa: poradnik. Możemy to nazwać Super Poradnik Super Poradnik się zmieni nazwa. Oczywiście nie zmieni się nazwa folderu. I mamy też supported version. I tutaj jest dla Was najważniejsze. Najlepiej dać sobie na obecnej wersji gwiazdkę do patchu. Dlatego, że zazwyczaj będzie wychodził patch. Najczęściej to jest po prostu w ciągu pierwszych dwóch miesięcy od wielkiej aktualizacji wyjdzie z jakiejś 5 patchów. Więc warto tutaj mieć ustawione tak bo wtedy nie musicie się martwić, a jeżeli ustawicie sobie o tak to chyba sama gra potrafi powiedzieć, że jest coś nie tak, więc więc lepiej też te, tak nie ustawiać kolejne rzeczy, które możecie dodać do moda i to jest po pierwsze do moda, później pokażę do submoda to jest picture i replace path replace path po prostu usuwa wam wszystkie pliki w danym folderze i oczywiście, jeżeli jest folder w tym folderze, to nie usunie tego folderu. I to jest ciekawe, i to jest nawet bardzo dobre, ponieważ nie trzeba wtedy kopiować całego folderu, tylko można zostawiać. E, więc na razie, oczywiście, to wyłączymy. Jeżeli kiedykolwiek będzie to nam potrzebne, to zobaczycie, jak to działa. I oczywiście, Picture. I nie wiem, czasami nie działa, ale I możecie dać w sumie kustomową nazwę, ale czasami to nie działa i nie daje. Kustomowej nazwy i wtedy nie macie miniaturki, ale łatwo to naprawić. Jeżeli zaktualizujecie, to wtedy się miniaturka po chwili pojawi na stronie Steama. Oprócz tego też jest ważna rzecz związana z innym plikiem, który się potworzył. Jest tutaj też kolejny plik. Jest to plik, który się nazywa Też Mode. I on ma inną, inną funkcję niż wasz normalny plik. On wygląda tak samo, tylko jest jedna zmiana. Macie tutaj ścieżkę. I oczywiście ja nie muszę się martwić, że pokazuję jakieś dziwne prywatne dane. Dlatego, że dosłownie moja nazwa to jest imię i część nazwiska, nawet to nie jest całe moje nazwisko. Więc dzięki temu, że Windows teraz trochę inaczej działa, trochę samo się ucenzurowało. I tak naprawdę w tej wersji ja zazwyczaj robię coś takiego, że kupiłem wszystko, co tutaj jest. Mam ścieżkę i wszystko, co jest ponad ścieżką. Daję. po prostu kopię wklej, wtedy też jest po prostu łatwiej. Mm, łatwiej wtedy się żyje. Trzeba po prostu pamiętać, żeby w dwóch plikach zmienić naraz to samo. A jeżeli się zapomni, to można kopię wkleić z innego pliku. I tak naprawdę nie wiem, jaka jest różnica. Chyba ten plik jest ważniejszy, dlatego że Descriptor działa chyba tylko na pobrane wersje ze Steama, więc to jest taka najważniejsza różnica. No i ostatnią rzeczą, którą jest najważniejsza, ponieważ często też chcecie robić submody, jest dodanie tak naprawdę nazwy moda z odpowiednim komendą polegającą na tym. Dependencies, musicie pamiętać, że dobra nazwa, bo czasami tym się mylicie i. Ta nazwa obecnego moda. Oczywiście nazwy moda mogą się zmieniać, ale polega to na tym, że nazwy moda oczywiście mogą się zmienić, dlatego też jeżeli macie są moda, musicie być na bieżąco z tym, żeby było aktualne, żeby nie było problemu. Oraz też twórcy zazwyczaj nie próbują zmieniać nas w głównego moda, żeby też nie tworzyć problemu dla innych. No, może czasami zmieniają na samym początku, ale po kilku tygodniach zmieniają z powrotem na normalne. I tak naprawdę to wszystko z takich porad do kodowania. Jedyne co jeszcze mam porady takie samo z siebie, ponieważ zazwyczaj jak idziecie kodować, to idziecie z motyką na słońce. To jest po pierwsze, że to jest cierpliwość, musicie mieć dużo czasu za tego. Kodowanie zajmuje dużo czasu, dlatego też informatykom dużo się płaci. I to co ja osobiście robię w tym czasie, to ja po prostu sobie włączam jakieś rzeczy do posłuchania na słuchawkach. I muzyka może być ciekawa, ale zazwyczaj słucham sobie jakichś wywiadów, dlatego że wasz część, jak będziecie tworzyć moda, to będzie kopiuj klej i to nie będzie wymagało myślenia. A najbardziej wymagające myślenia jest tylko pisanie w tej grze. Ale do pisania nie wszyscy są stworzeni, na przykład ja. Więc pokażę jeszcze w przyszłości, jak sobie ułatwić to w bardzo prosty sposób i nikt za bardzo was nie będzie oceniać, dlatego że powiedzmy sobie szczerze, kto czyta wydarzenia w of 4. Więc to wszystko z tego prostego poradnika. Następny poradnik to będzie z tworzenia celu narodowego, ponieważ to jest zazwyczaj to, co każdy chce zrobić. A teraz trochę się pozmieniało od podstawy, więc zobaczycie kilka fajnych trików. Z wami trochol. Widzimy się w kolejnych poradnikach.